Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Jeśli myśleliście, że dzisiaj recenzja tego, to nic z tego, bo dzisiaj recenzja tego. A to się zgubiło, ale się znalazło. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że wieża Avengers do mnie dotarła. Zdążyłem nagrać zapowiedź. Powiedziałem, że zginął mi gratis, bo rzeczywiście zginął, ale dojechał. Odnalazł się dzień później, mimo tego, że paczka była podzielona na trzy paczki, ale miały ten sam numer nadawczy. Nieważne, długa historia. W recenzji wieży będziecie słyszeć o tym, jak mówiłem, że zaginął mi gratis, ale już się odnalazł. No i to jest chyba najdziwniejszy gratis tego roku, z tego względu, że można go było zgarnąć tylko, kiedy kupujecie wieżę Avengers. Zestaw za 2400 zł, dodam. I co dziwne, taksówka była też Daily Bugle, ale tutaj po prostu najwidoczniej taksówkę wyjęto z zestawu, wrzucono cztery figurki i w sumie no, nie są jakoś specjalnie ekskluzywne. Mamy tutaj kierowcę taksówki, mamy Black Panthera i mamy dwóch Outriderów i to wszystko. I to po prostu zostało spakowane jako gratis. Gratis, który ma naprawdę wysoką cenę właśnie przez to, że jest dodawany do tak drugiego zestawu. Możecie sprawdzić sobie na promoklockach, jeśli chcecie ten zestaw po prostu kupić jako oddzielny set, bo nie planujecie kupować wieży Avengersów, albo set się skończył, nie wiem, w sumie, bo chyba wracał po jakimś czasie, po tym całym czarnym weekendzie. No ale dobra, nagadałem się, możemy iść na stół i otworzyć to niewielkie pudełeczko z gratisem. Na okładce ten model nie zachęca. To jest taki samochód, jakich wiele w LEGO City. Nijaki, dość dziwnie skonstruowany. Nie wiem nawet, jak go opisać. Wydaje mi się, że nawet poprzednia generacja Toyoty Prius jest ciekawszym samochodem. No ale wiecie, każdy ma inny punkt widzenia, jeśli chodzi o estetykę. A tutaj mamy wspomniany samochód, no i mamy te cztery minifigurki, o których mówiłem też wcześniej. Black Panther wyskakuje z dachu, a właściwie od niego się odbija, żeby zaatakować Outriderów. No i mamy tego kierowcę, który siedzi w środku i nie wie, czy wychodzić i się ratować, czy zostać w środku i czekać, bo może Black Panther jednak rozprawi się z tymi kosmitami. A teraz tak to wygląda z drugiej strony. Opakowanie dokładnie takie jak w przypadku wielu tych takich specjalnych gratisów, jak na przykład figurki z okazji otwarć LEGO Store'ów, jak różnej maści rzeczy, które można odebrać sobie za punkty LEGO Insiders aktualnie, a wcześniej LEGO VIP. Czyli tak, mamy w kartonie klocki, mamy tutaj też instrukcję, która w tym wypadku jest również okładką. No i tak to się prezentuje. Okładka, muszę powiedzieć, że naprawdę z grubego papieru, to akurat na plus i takiego, kurczę, powiedziałbym, ekskluzywnego papieru kredowego. Mamy instrukcję, jak poskładać wszystkie figurki. O, jak można zobaczyć, kierowca jeszcze posila się pizzą i popija sobie jakąś kawą. Wzdęcia gwarantowane. A teraz jeszcze tak to wygląda, jeśli chodzi o wszystkie. O, czy to są? Czy to są nadruki? Nie, no nie może być. Ale wynika z tego, że to są nadruki. No to super, akurat to jest duży plus. Ja w takim razie idę ten zestaw poskładać i zaraz go sobie pooglądamy. Wiecie, co sugeruje, że zwiedziłem internet za głęboko? Że patrzę na ten zestaw i w głowie mam jakiś komentarz klocucha, który wymyśla te swoje dziwne historie rodem z opisów Spidermana czy Batmana. No wiecie, jestem jaguarem, wściekłym psem i te sprawy. Dobra, odejdźmy od tego tematu, bo nie o tym. Siedzi mi to po prostu mocno w głowie, bo taki mój znajomy Kamil mi to kiedyś pokazał, jego to niesamowicie bawi. Ja nie byłem w stanie tego zrozumieć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym zestawie. Urzekło mnie to, że są tutaj same nadruki i jest ich całkiem sporo jak na tak niewielki zestaw. Samochód jest niesamowicie poprawny, lepiej wygląda na żywo niż na opakowaniu. No to co, możemy sobie go pooglądać, a następnie zerkniemy na figurki.
Ale najpierw załóżcie na głowy durszlaki albo owincie je folią aluminiową, bo tutaj ewidentnie jest antena do odbioru 5G, która została zamontowana na dachu. Dobra, to nie jest antena do odbioru 5G, to jest najzwyczajniej w świecie pałąk do zamontowania Black Panthera. Odpinamy pałąk, no i zostaje nam tutaj ten jumper. Możemy sobie to po prostu z powrotem wpiąć. A niech będzie z tym pałąkiem. Dobra, co do nadruków. Mamy tutaj napis taxi. I komu teraz na myśl przyszło to, co mnie? Właśnie mrugam do was okiem, dziwnie podobna czcionka. Koledzy mi opowiadali, że jest taki serial, który ma wiele odcinków. No dobra, kolejne nadruki to napis taxi na kogutach, no i mamy tutaj również tablice rejestracyjne, bardzo fajnie to wygląda. No i od tej strony samochód całkiem jest, powiedziałbym, sensownie pospinany, bo ciężko go inaczej nazwać. On jest jakoś tak niby brzydki, ale na tyle opływowy, że ja tę koncepcję nawet muszę powiedzieć wam, że kupuję. Wygląda bardzo dziwnie, jest na swój sposób brzydki, ale całkiem niezły, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Z tyłu też wygląda całkiem w porządku. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że przez Speed Championsy szerokie na 8 studów odwykłem od samochodów w tym rozmiarze, ale nieważne. Co do samych nadruków. Jest jeszcze jeden nadruk, który bardzo mocno chwycił mnie za serce. No bo zobaczcie, mamy tutaj czapkę z nadrukowanym logo Avengersów i jest tutaj też naturalnie taki niewielki bagażnik, gdzie schowano jeszcze kawałek pizzy, kto w ten sposób wozi pizzę. No i mam jeszcze jakąś walizkę, a tu jest miejsce dla kierowcy i pasażera. Gdyby po mnie przyjechała taka taksówka, to nie wiem, w jakim musiałbym być stanie, żeby wejść do niej. Też zwróćcie uwagę na to, jak to wnętrze jest w ogóle zabudowane. Niby szerokie na 4 study, ale tutaj mamy zabraną grubość po jednym plejcie z jednej i z drugiej strony. Naturalnie te podwozie mają dziury, więc jeśli będziecie wybierać takie samochody, to po prostu będziecie musieli odpychać się nogami. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o samochód. Ja go w takim razie poskładam z powrotem, pozapinamy te szybki. Szybki o dziwo nawet nie są jakoś dramatycznie porysowane. No i tak to wygląda. Zerknijmy sobie w takim razie na minifigurki. A skład tej minifigurkowej ekipy znacie. Dwóch Outriderów, Black Panther i kierowca. No i teraz tak, jeśli chodzi o Outriderów. Bardzo duży plus za to, że zostali wyposażeni w te disze, bo dzięki temu możemy ich ustawiać. Tak jakby atakowali taksówkę. I co do wyglądu, no to nie różnią się od innych Outriderów. Mają też na plecach te elementy, z których wychodzą im macki. No i fajnie wygląda to całkiem w porządku. Co do Black Panthera, tak on wygląda i szkoda, że nie mamy tutaj absolutnie żadnych nadruków na nóżkach. To jest mimo wszystko dość słabe rozwiązanie. No a całą postać pewnie doskonale znacie. I na końcu mamy kierowcę taksówki, który ma zadrukowany element z nóżkami jako jedyny z tego grona i przez to wygląda zdecydowanie najlepiej. Z drugiej strony mamy buźkę, która prezentuje się w ten sposób. No tutaj już nie widać przerażenia. Widzieliście wszystko, przejdźmy do podsumowania. No i co ja mam wam powiedzieć? Cztery minifigurki w tak małym zestawie to duży plus. Same nadruki zamiast naklejek to kolejny duży plus. Konstrukcja, która jest taka, powiedziałbym, zupełnie przeciętna. To jest model taki, jakich wiele w LEGO City, tyle że zwraca na siebie uwagę tym, że jest to ekskluzywny gratis, który zawiera cztery minifigurki i nie posiada żadnych naklejek. No i właśnie to przemawia za tym zestawem. Ale nie mam wątpliwości, że jest to w pewien sposób pójście na łatwiznę, że po prostu ta taksówka miała w zestawie znaleźć się pierwotnie tak samo jak taksówka, która była w Daily Bugle, tylko po prostu zrobiono z tego gratis. Tak samo też bywa w przypadku modularów. I szkoda, bo naprawdę chciałoby się mieć coś takiego ultra specjalnego, a wy doskonale wiecie, że kupujecie wieżę po to, żeby dostać gratis, który w sumie powinien być integralną częścią zestawu. Szkoda, ale z drugiej strony to, że nie dano tutaj naklejek, to plus. To, że mamy takie fajne elementy jak czapka z logo Avengersów, to kolejny plus. No tylko szkoda, że nie ma tutaj na jakiejś naprawdę fajnej, rzadkiej minifigurki. No ale darowanemu koniowi i te sprawy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.